ja jestem w Bytomiu na ulicy Piekarskiej koło domu pogrzebowego. Piekarską będę jechał prosto tutaj przez skrzyżowanie. Oczywiście tutaj ustępuję pojazdom z prawej, z lewej strony. Natomiast jestem tutaj po to, jadę bowiem, jak widać, za tramwajem linii 38. Jest to, można powiedzieć, specjalna linia obsługiwana takim oto zabytkowym taborem. Chyba najkrótsza linia tramwajowa w Polsce. Tak naprawdę pomiędzy właśnie zakładem pogrzebowym a kościołem Świętej Trójcy tylko trzy przystanki przelotowe, chyba 6 minut cała trasa przelotu tego tramwaju. Na pewno dla osób interesujących się komunikacją publiczną na pewno linia ciekawa. Cała trasa to właśnie przejazd ulicą Piekarską. Teraz jesteśmy koło cmentarza Mater Dolorosa. Skrzyżowanie, jedno z moich ulubionych skrzyżowań w Bytomiu. Skrzyżowanie Piekarskiej z Legionów. Nasz tramwajek, za którym sobie podążam. Przystanek Smolenia i to jest, jeśli się dobrze orientuję, ostatni jego przystanek przelotowy. Następny to już będzie właśnie kościół Świętej Trójcy. Podobno w planach są jakieś zmiany tutaj, że linia ta ma być obsługiwana no już nie tylko tym taborem historycznym, zabytkowym, ale że ma tutaj pojawić się może nie nowoczesny tramwaj, ale na pewno jakiś podobno przy najbliższym przetargu tramwaje planują zakup krótkich tramwajów dwukierunkowych i takowe miałyby właśnie obsługiwać między innymi linię 38. Dlatego myślę, że obecne wakacje, może okres krótko po tychże wakacjach, to ostatni moment na to, aby móc się tym właśnie zabytkowym tramwajem przejechać, choć mam nadzieję, że jednak gdzieś tam choćby w weekendy, czy w dni świąteczne, w niedzielę, że jednak będzie można się tym zabytkiem, na pewno swoistym unikatem, przejechać. Osobiście miałem okazję kilka razy, bardzo fajnie. Ten filmik również planowałem kiedyś z wnętrza tego tramwaju. No niestety nie udało się to. Może jeszcze kiedyś mi się uda nakręcić film z jego wnętrza. I dojechaliśmy właśnie do przystanku Kościół Świętej Trójcy.